Jak przygotować samochód do wiosny? Przed nastaniem wysokich temperatur trzeba koniecznie zadbać o samochód, który w zimie narażony był na działanie błota, piachu i soli. Największym zaniedbaniem kierowców jest pozostawienie na karoserii podwoziu soli oraz pozimowego błota i brudu. Dlatego koniecznie należy odwiedzić myjnię, najlepiej ręczną, i zdecydować się także na mycie podwozia. Samochód będzie wówczas mniej podatny na rdzę powstającą w efekcie pozostawienia soli i wysokich temperatur. Jeżeli jeszcze jeździsz na zimówkach, to najwyższy czas, by je wymienić na ogumienie letnie. Upewnij się, czy wszystkie koła, w tym zapasowe, są wyważone i posiadają ciśnienie zalecane przez producenta pojazdu. Najlepiej sprawdzić to w profesjonalnym serwisie oponiarskim, na przykład Premio. Odmawiający pracy po zimie spryskiwacz do szyb sam nam podpowie, że warto sprawdzić wszystkie płyny w aucie. W trudniejszych zimowych warunkach na drodze płyny zużywają się znacznie szybciej. Dlatego wiosną koniecznie dolejmy lub wymieńmy płyn hamulcowy, olej w skrzyni biegów oraz płyny w chłodnicy, układzie kierowniczym i spryskiwaczu. W okresie zimy układ hamulcowy musi pracować w ciężkich warunkach. Narażony jest na działanie błota drogowego z piachem oraz solą i cały czas nie może zawieść. Po zimie warto wyczyścić, a przynajmniej umyć elementy narażone na bezpośrednie działanie zanieczyszczeń, sprawdzając tylko w warsztacie, czy między tarcze a klocki nie przedostały się ziarenka piasku. Piszczące hamulce na to wskazują, a zignorowanie takiego stanu rzeczy prowadzi często do nierównomiernego zużywania się klocków hamulcowych, a nawet powstawania rowków w tarczach. To znacząco wpływa na skuteczność hamowania. Jeśli więc słyszysz nadmierne tarcie, stukanie lub piski, koniecznie zrób przegląd. Także wtedy, gdy w czasie próbnego hamowania na równej nawierzchni auto ściąga w bok. Zimowa walka wycieraczek z mieszanką śniegu, piachu i soli powoduje przyspieszone zużywanie się piór wycieraczek. Używanie tych ostatnich w sytuacji, kiedy na szybie znajduje się lód, prowadzi wręcz do ich uszkodzenia. W efekcie bardziej rozmazują niż czyszczą szyby, a przecież brud i zacieki przed oczami zmniejszają nasze bezpieczeństwo na drodze. Zwlekając z wymianą piór, ryzykujemy także porysowanie przedniej szyby, której wymiana bywa bardzo kosztowna. Przegląd klimatyzacji zaoszczędzi nam kłopotów w pierwsze upalne dni. Koniecznie sprawdź działanie czujnika ciśnienia klimatyzacji oraz stan węży. Jeśli w trosce o smarowanie układu regularnie włączałeś klimatyzację w czasie zimy, w cieplejsze dni to się udaje, ryzyko awarii jest mniejsze, a przy okazji nie powinieneś mieć problemów z nieprzyjemnym zapachem, jaki powstaje po długim okresie nieużywania układu AC. Klimatyzacja musi być poddawana konserwacji podobnie jak hamulce czy silnik. Zaleca się przynajmniej raz w roku dokonać kontroli klimatyzacji w warsztacie. Co 2 lata powinno się wymienić czynnik chłodzący. W trakcie pracy w układzie klimatyzacji wytwarza się bowiem wilgoć, która niekorzystnie wpływa na pracę klimatyzacji. Wiosna to optymalny okres na wymianę filtra kabinowego. Wymiana filtra na ogół ogranicza się do odkręcenia kilku do kilkunastu śrub oraz wymiany wkładu. Można ją przeprowadzić samemu.